Ostrowiecki Szpital przygotowuje się do przyjęcia kolejnej, trzeciej już fali zachorowań na COVID-19. Choć teraz ilość chorych ze zdiagnozowanym koronawirusem przebywających w ostrowieckiej lecznicy jeszcze nie niepokoi, to niestety ogólnopolskie statystyki zapowiadają ewidentny i szybki przyrost takich pacjentów. Trzecia fala do naszego szpitala chyba jeszcze nie dotarła. Na dzień dzisiejszy pacjentów dodatnich, pozytywnych, których mamy potwierdzone zakażenie, mamy 18. W tym jeden z tych pacjentów jest leczony na respiratorze. Oczekujących na wyniki mamy, na potwierdzenie mamy 27. To by świadczyło właśnie o tej fali, o której Państwo wspominacie. Niemniej jednak wśród chorych pacjentów jeszcze tej fali nie dostrzegamy. Niemniej jednak liczymy się z tym. Na wzrost zachorowań i rozprzestrzenianie się patogenu niestety wpływ ma także rosnąca temperatura powietrza. Rosnąca temperatura na dworze, mamy ocieplenie i zwykle wszystkie choroby wirusowe w takiej sytuacji oczywiście się chętniej rozwijają. Moim zdaniem ta fala mrozów, która była, troszeczkę przehamowała rozwój choroby. Taka sytuacja spowoduje, że już od przyszłego tygodnia szpital w Ostrowcu znowu zostanie przekształcony w tak zwaną placówkę covidową, a więc leczącą chorych z innymi dolegliwościami i zdiagnozowanym SARS-CoV-2. Stanie się to po niespełna kilkunastu dniach od zdjęcia przez wojewodę takiej specjalizacji i będzie to znaczyło wprowadzenie na każdym oddziale specjalnych, restrykcyjnych procedur przy leczeniu takich pacjentów. Działamy w oparciu o polecenia wojewody, w zasadzie o nakazy wojewody, które są dostosowywane do bieżącej sytuacji. I z tego co wiem, w dniu 1 marca, w poniedziałek, przyjdą nowe zalecenia. Być może zmieni się ilość również łóżek w szpitalach przeznaczonych do walki z COVID-em. Ta ilość łóżek w ostatnim czasie w naszym szpitalu była mała. Na drugim poziomie to było 25 łóżek buforowych, 15, 5 intensywnego nadzoru. Także ta ilość była najmniejsza od października ubiegłego roku. I po rozmowie z panią dyrektor Wydziału Zdrowia wiem, że w poniedziałek taka narada u wojewody będzie i będą podjęte decyzje co do dalszej strategii. Na dzień dzisiejszy jesteśmy jak zwykle przygotowani. Natomiast tak jak mówię, na pewno jest wzrost ilości tych pacjentów, którzy oczekują na potwierdzenie zakażenia. Niestety, poza stosowanym już w poprzednich miesiącach metodami leczenia, nie ma co liczyć na inne przełomowe i przynoszące szybki powrót do zdrowia. Szansą na skuteczniejszą walkę z koronawirusem może być za to uodpornienie się części personelu szpitala dzięki szczepionkom lub metodą naturalną, a więc przechorowaniu COVID-19. W efekcie nie dojdzie, tak jak to było jesienią, do rekordowych absencji personelu, a przez to wyłączania lub ograniczania pracy niektórych oddziałów. Jeżeli chodzi o leczenie, to skuteczności innej nie ma niż jest ta, która do tej pory nie wynaleziono póki co leku. Nic się nie zanosi, żeby lek wynaleziono. Ja liczę tutaj na ten efekt, że spośród personelu szpitalnego bardzo dużo osób przechorowało COVID, więc większy procent niż w całym społeczeństwie niewątpliwie. Oprócz tego pewna część, blisko połowa personelu naszego szpitalnego została zaszczepiona, przynajmniej jedną dawką szczepionki. Natomiast także liczę na to, że łatwiej nam będzie walczyć z tą chorobą w tej trzeciej fali poprzez przewidywane zmniejszenie ilości absencji chorobowej spośród personelu. Państwo pamiętacie, że przy drugiej fali, która była najostrzejsza, był moment, kiedy 5 oddziałów szpitalnych było nieczynnych z powodu właśnie braku personelu pielęgniarskiego i lekarskiego. Ja mam nadzieję, że teraz do takiej sytuacji być może nie dojdzie. Sytuacji, a więc oczekiwanej ochrony przed zarażeniem, nie poprawią obiecywane przez rząd szczepionki dla kolejnych grup populacyjnych. Dyrektor Ostrowieckiego Szpitala bardzo krytycznie wypowiada się o chaotycznych dostawach, zupełnie nieprzystających do oczekiwań mieszkańców, także naszego powiatu. Jeżeli chodzi o punkt szczepień, to jak chce ktoś dobrych informacji, to niech ogląda telewizję publiczną. Tam są same dobre informacje. Ja powiem prawdę, proszę Państwa, w tym tygodniu do naszego szpitala ze spodziewanych kilkuset szczepionek, w tym tygodniu, w weekend ostatni, piątek, sobota, niedziela, miało być szczepione drugą dawką z grupy 0450 osób. Miały być szczepienia prowadzone również w grupie właśnie tej nauczycieli. Prawda jest taka, że szczepionki Pfizerowskiej, czyli tej przeznaczonej na drugie szczepienie dla grupy 0,
dostaliśmy dzisiaj dla 210 osób, czyli z opóźnieniem niemal tygodniowym i ponad dwukrotnie zmniejszoną ilością szczepionki. Dla nauczycieli dostaliśmy w poniedziałek dla 100 nauczycieli i prawdopodobnie w sobotę dostaniemy również szczepionkę dla 100 nauczycieli, co by dawało nam niewiele ponad 400 osób możliwych do zaszczepienia w tym tygodniu przy naszych mocach przerobowych sięgających 800 szczepień tygodniowo. A to wszystko powoduje rozgardiasz i problemy z realizowaniem ustalonego wcześniej terminarza szczepień w szpitalnym punkcie szczepień. Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim zorganizował konferencję dla lokalnych przedsiębiorców pod hasłem Rynek Pracy 2021 do finansowania zmiany w przepisach. Cieszyła się ona bardzo dużym zainteresowaniem. Uczestnicy konferencji mogli zdobyć lub poszerzyć wiedzę na temat różnorodnych form wsparcia dla pracodawców oferowanych przez Urząd Pracy oraz zapoznać się ze zmianami w przepisach prawa. Była to konferencja online przygotowana dla wielu przedsiębiorców i pracodawców. Miło nam jest tutaj powiedzieć, że aż 70 osób wczoraj było zalogowanych, żeby wysłuchać informacji bieżących dotyczących zmian przepisów Zakładu Usług Społecznych, czyli ZUS Kielce. Tutaj przygotował oczywiście swoją prezentację. Kolejna instytucja to była Państwowa Inspekcja Pracy. Partnerem również była Agencja Rozwoju Lokalnego, jak i również usługi Powiatowego Urzędu Pracy zostały w tak dużej grupie jednocześnie zaprezentowane. Konferencja cieszyła się naprawdę dużym takim merytorycznym zadowoleniem, bo zarówno prelegenci byli bardzo dobrze przygotowani do przekazu tej informacji, pracodawcy zadowoleni ze względu na fakt, że to właśnie zmieniające się przepisy są bardzo ważne w funkcjonowaniu każdej firmy na terenie powiatu ostrowieckiego. Są już wyniki tegorocznego, ostrowieckiego, 29. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pieniądze na rzecz Polskiej Służby Zdrowia były zbierane 31 stycznia na ulicach przez wolontariuszy, a także podczas wielu imprez towarzyszących czy na aukcjach na Allegro. 170 wolontariuszy pomimo mrozu spisało się bardzo dobrze, bo do ich puszek trafiło prawie 23 tysiące złotych. Wprawdzie nie ma kolejnego rekordu, ale i ten wynik jest bardzo dobry. O wiele dłużej za to zbierano do puszek stacjonarnych, które stały w wielu ostrowieckich sklepach. Zbiórki trwały też w czasie imprez towarzyszących Wielkiej Orkiestrze. Tak było na przykład podczas biegu pod hasłem Policz się z cukrzycą, morsowaniu czy nawet w przedszkolach. Efektem tych zbiórek jest prawie 150 tysięcy złotych. Nowością były tak zwane zbiórki internetowe. Do tak zwanych e-skarbonek trafiło dzięki temu 11 tysięcy złotych. Rekordowa była również liczba wystawionych przedmiotów na licytację. W sumie było ich ponad 300. W efekcie ze wszystkich tych akcji oraz działań udało się zebrać ponad 183 tysiące złotych. Ale do tej kwoty możemy również doliczyć sumę przekazaną przez jednego z mieszkańców Ostrowca podczas licytacji ogólnopolskiej na antenie Radia Z. Za złote serduszko ostrowczanin zapłacił 50 tysięcy złotych. Za to najaktywniejszą wolontariuszką Wielkiej Orkiestry w naszym mieście okazała się Julia Malik, która zebrała do swojej puszki ponad 4300 złotych, co jest tegorocznym rekordem. Za to najwyższą cenę w licytacjach na Allegro uzyskał obraz Krzysztofa Cioka, ofiarowany przez starostę ostrowiecką. Zapłacono za niego 2650 zł. Za to na głównym koncie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na dzień dzisiejszy znajduje się kwota prawie 127 milionów zł i wciąż rośnie. W sobotę i w niedzielę na pływalni Rawszczyzna odbędą się pływackie zawody Arena Grand Prix Polski. Ostrowieckie zawody będą jedną z czterech okazji zaplanowanych na ten rok do wywalczenia kwalifikacji na Igrzyska Olimpijskie Tokio 2021. Ze względu na pandemię i związane z nią obostrzenia zawody będą organizowane w szczególnych warunkach. Niestety nie będzie kibiców na trybunach. Zmagania najlepszych polskich pływaków będzie można śledzić za pośrednictwem internetowej transmisji na platformie YouTube, a bezpośrednie linki do kolejnych bloków zawodów będzie można znaleźć na stronach www.pwp.pl.
polswim.pl i www.rawszczyzna.mosir.ostrowiec.pl. Na tych samych stronach będzie można również znaleźć odnośniki do szczegółowego harmonogramu zawodów oraz zamieszczanych bezpośrednio po zakończeniu każdej z konkurencji wyników. W ostrowieckich zawodach może wystartować nawet ponad 800 pływaków z 90 klubów. KSZO Ostrowiec zgłosiło do zawodów 30 zawodników. Zawody każdego dnia odbywać się będą w dwóch turach. Pierwsza startuje w sobotę o godzinie 8, a druga o 16. W niedzielę zawody wystartują o godzinie 9.